Po raz 23 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan zorganizowało otwarte Mistrzostwa Polic w wyciskaniu leżąc. Imprezie towarzyszyły 13 Mistrzostwa Grupy Azoty. Były to ostatnie zawody siłacze w tym roku. Ze względu na remont obiektu przy ulicy Siedleckiej odbyły się w hali zespołu szkół. Celem była popularyzacja tej dyscypliny sportu i wyłonienie wśród startujących mistrzów 2016 roku. Wystartowało 50 zawodników, w tym 4 kobiety. Padły dość duże wyniki. Tyborczyk w czwartym podejściu, zawodnik, który wygrał kategorię seniorów, zaliczył 240 kg. Myślę, że mamy pełną satysfakcję z tych 23 otwartych mistrzostw. Rywalizacja odbyła się w 8 kategoriach wiekowych. Do rywalizacji przystąpiło 4 zawodników po 60 roku życia. Najstarszy to 73-letni Policzanin Jan Świniarski. Mimo dojrzałego wieku ciężko trenują i realizują sportowe pasje. Oprócz mistrzostw w wyciskaniu leżąc, Tytan organizuje także policką piętnastkę oraz turnieje brydża i tenisa stołowego. Policki klub działa wielopokoleniowo, od lat zrzeszając miłośników różnych dyscyplin sportowych. W 23 otwartych Mistrzostwach Polic w wyciskaniu leżąc niepokonani okazali się zawodnicy z Kartuz, zajmując pierwsze miejsce w 5 kategoriach. W 13 Mistrzostwach Grupy Azoty w kategorii weteranów zwyciężyli Paweł Szczepaniak i Robert Król. Najlepszym seniorem został Arek Opolski, a juniorem Tomasz Bałka. Drużynowo zwyciężyły Kartuzy. Na 4 miejscu uplasował się Tytan, na 5 Flex Police i 6 Hektor Police. Zawodnikom wręczono dyplomy i puchary za zwycięstwo.